Na pewno wiecie, jakie to uczucie, kiedy gracie sobie w piłkę na w miarę podobnym poziomie i nagle przychodzi starszy kolega z podwórka i zaczyna wszystkich ogrywać. To jest właśnie taka bitwa. Moi drodzy, witam was w potyczce na mapie Studzianki, polska mapa i bohater w kołowcu, Panhardzie EBR-105, pojazd, fantastyczny pojazd, który potrafi sam wygrać bitwę, a w rękach tak utalentowanego gracza, Fioleta, 4000, prawie 700 WN-a, no to już szkoda gadać. Moi drodzy, bohater w tym kołowcu od samego początku będzie ostro cisnął, zajmuje kluczową pozycję, z której ma tak naprawdę podgląd na całą cegielnię i teraz, no nie strzela, bo wie, że nie może sobie na to pozwolić, musi się cofnąć, o właśnie, za kilka warstw krzaków i dopiero wtedy może bezpiecznie oddać strzał, który nie narazi go na ostrzał ze strony chociażby tego obiekta 257, który potwornie się tutaj zbliża. Bardzo agresywna taktyka jak na obiekta 257, raczej tutaj nie widuje się takich radzieckich potworów, a jednak gracz ten zajmie nietypową miejscówkę i to jest dla nas niemały problem, więc już teraz zmieniamy plany, wycofujemy się stąd, albo i nie, albo będziemy go jednak podświetlać podarte. Ale już na pewno nie możemy pozwolić sobie na takie ryzykowne strzelanie, bo za dużo celów może tutaj mierzyć. To byłoby zbyt niebezpieczne. Pojawia się kołowiec, standard B. Oj, on miał prawo nas zobaczyć, ale pewnie był skitrany za osłoną, więc może jeszcze nie teraz. Poszukajmy przestrzału, zobaczcie. Delikatnie wystaje jego wieżyczka, fragment wieży i to mogło mu zadać szkody. Pytanie tylko, czy teraz, o właśnie, nie zobaczą nas przeciwnicy, zobaczyli nas. Standard B też nie oberwał, czyli jednak to był kalafior. Arta pracuje, 438 uszkodzeń, bardzo ładny strzał. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o kołowca, ja tutaj chciałbym poruszyć troszeczkę jego temat, szczególnie dla graczy, którzy się go boją, w sensie boją się w niego iść, boją się do niego przekonać i tylko mają do niego pretensje. Ja też nienawidzę kołowców. Okej? Okay? Zgadzam się. Ta klasa strasznie dużo zmieniła. Okej? Okay? Sprawiła troszeczkę, że artylerzyści mają gorzej, ale czołgiści również i nawet nie wiem, czy nie bardziej. Czołgistom się dostało po dupie, także na pewno kołowce są bardzo poważnym problemem w ocie i no niesamowitym zagrożeniem. One potrafią same wygrywać bitwy, więc no to jest irytujące. Szczególnie jak rzuci otwartą mapę, tak jak tutaj Studzianki. Ale jeżeli mam być szczery, no trzeba się do tego przekonać. Raczej kołowców będzie tylko więcej World of Tanks. Raczej będą tylko dodawane do gry. Szczególnie, że są liczne plany, aby nawet były polskie kołowce. No ale wiadomo, wcześniej niemieckie, bo tam Niemcy jednak mieli mnóstwo tych kołowców. Także tutaj raczej to będzie tylko rozwijane i chcę po prostu powiedzieć, że jeżeli mam być szczery, no to trzeba do tego się przekonać, trzeba tym troszeczkę pograć, aby też lepiej zrozumieć, jak tym się gra, gdzie takiego kołowca można się spodziewać, jak z nim walczyć, no i też po prostu one się przydają, one po prostu pomogą wam zrobić wiele misji. Ja sam zrobiłem misję na obiekta 279R i właśnie tym kołowcem, tak przyznaję się, musiałem nim grać. Ten kołowiec także przydaje się na bitwy klanowe, jest bardzo ważny i na pewno też grając z nim będziecie w pewien sposób w stanie lepiej z nim walczyć. Ja grając z nim dużo zrozumiałem, grając całą tą linią, no po prostu zebrałem cenne doświadczenie, które potem mogłem przełożyć na jako takie wyniki. Może nie kosmiczne, ale zawsze jednak. I żeby nie było, nie nakłaniam, żeby grać na siłę, tylko mówię, że warto zobaczyć, jak to jest na tle innego takiego klasycznego lighta francuskiego, radzieckiego. No niemieckiego to nie powiem, bo kto robi niemieckie lighty, trzeba się puknąć trochę w czoło, żeby robić najgorszą dychę w grze Panzerwagena, Rheinmetalla Panzerwagen, czy też aby wybrać się w Sheridan. No Sheridan nie jest taki zły, ale też jest jednak jednym z gorszych lightów 10 tieru. Już nawet chiński jest lepszy i linia chyba też lepsza. Choć te 4-9 bywa zabawny. Bohater tutaj powolutku robi uszkodzenia. Zobaczcie, że tak naprawdę ostatnie minuty były takie raczej spokojne. On bardziej bawił się w takiego snajpera. To dlatego, że ten kołowiec to jest taki troszeczkę snajper z tą celnością. Ale teraz włączy mu się tryb Rambo i zaczyna kasację. Pierwszy pada obiekt 257. Mamy przestrzał na AMX-65 ton. On w nas tutaj mierzy, ale zobaczcie, że raczej
średnio ma szansę na trafienie. Jest także niemiecka Pantera 8-8. 50 TP nie jest jakimś poważnym zagrożeniem, bo raczej tutaj nie będzie mierzył. I strzał tylko w opony, jak ja tego nienawidzę. Nie wiem, czy jest coś gorszego, kiedy już się jarasz. Kurna, trafiłem go. W końcu pół godziny celowania dostał opon. I jeszcze najlepiej jest, jak mierzycie czymś takim, co ładuje 20 sekund. Lodówka. Albo jak pancer S100, Lewandowski. Opona. Kurna. To uczucie, kiedy trafiasz kalibrem 150 mm kołowca w oponę i nic się nie dzieje. Tylko zrywasz mu jedno koło. To jest piękne. Dla kołowca. No dobra. Na szczęście on ma kaliber 100 mm, więc to nie jest jeszcze taka tragedia. Nie ładuje 20 sekund, tylko niecałe 10, ale to nie zmienia faktu, że no to jest akurat troszeczkę irytujące i to jest przesada według mnie. Plecami ustawione 50 TP, wydaje mi się, że troszeczkę chyba zignorował nasz fakt, naszą obecność. Bardzo skoncentrowany jest na naszym 257, zaraz chyba będzie po nim, a bohater dostrzega, że przestrzał na niego to powoli zanika, szczególnie, że on jest schowany za murkami, a pociski hit przez murek nie przelecą. Proszę bardzo, wykryty baczet, wykryta lorka, niestety nie losuje nam najlepiej uszkodzeń, tylko 358. Przypominam, że średnio jest 390 i teoretycznie powinniśmy zdjąć artę na hita, ale tak się nie dzieje. Teraz haek w baczata, bohater chyba już idzie typowo pod damage, a to jeszcze błąd, bo ta bitwa wcale nie jest do końca przegrana. Teraz mamy wybór, którą artę dobić. Najpierw lorka, pięknie zdjęte, i teraz druga, amerykańska, również najlepiej do zdjęcia z haeka. Baczata bym olał. Pamiętajcie, że haek średnio strzela za 500, więc bez problemu zdejmij artę. I pyk, arta zdjęta. Pojawia się trzecia arta. Mamy jeszcze baczata. Którego teraz wybrać przeciwnika? Wydaje mi się, że możemy zacząć od tego baczata, bo on tutaj coś kombinuje, nie wiadomo kiedy wróci do żywych. Dostał raz. Słaby ten haek, strasznie słaby. Arta ucieka, mierz w naszą stronę, przymierzmy w nią. No, słabo, bo przez murek nie strzelisz haekiem. Baczat coś robi, coś kombinuje, mierzy w naszą stronę, dostaje raz. Strzela w nas jeden raz. Za 318, bardzo mało, może ma stokowe działo. I w ruchu niestety nie trafiamy, nie udaje się go dobić. A my, moi drodzy, zostajemy sami na 7. Sami na 7. Na mapie studzianki. Wszystko zaczyna się od obiekta 416, który chyba zrobił siebie za dużego kozaka. Był na strzał. Widać było, że to nie ma sensu, bo kowiec idzie w jego stronę, a on jeszcze bardziej się przybliżał. Pierwszy pada nasz mupem. Teraz z tych 7 przeciwników najważniejszy jest chyba EBR-105, bo wiemy o tym, że Baczat to jest taki jakiś średnio ogarnięty. Zaczynamy chyba od tego, aby przy tym wyciągu pozbyć się ogryzków, i bardzo słusznie. Tutaj warto byłoby zjechać w dół i dobić tego kołowca. I proszę bardzo, kołowiec troszeczkę się pogubił i wylądował do góry nogami. No to się zdarza. Tak naprawdę pewnie sam by się rozwalił, gdyby minęło 30 sekund, ale no teoretycznie Tiger 2 mógł mu tam pomóc. Tiger, oj, teraz pudło. Bohater ma sporo pocisków, sytuacja zdecydowanie jest bardzo korzystna, wyciągi kołowcami to nie jest nic nadzwyczajnego, ale tutaj faktycznie jeszcze HP jest sporo do zabrania, presja kapa, pytanie kto kapuje, najpewniej za budynkiem jest to jeden z TD-ków albo med, po prawej stronie STRV, ale zobaczcie, bohater bardzo przytomnie olewa na razie panterę, choć ona nas trafiła, ale olewa ją, bo wie o tym, że STRV jest groźniejszy, bije za dwa razy tyle, oj teraz pudło. A do przyjęcia bazy jeszcze troszeczkę czasu zostało. Najpierw musimy zająć się STRV-em. Ten skok bardzo ryzykowny, ale z drugiej strony ważny, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na tracenie głupiego HP przez panterę, która tutaj snajpi całkiem skutecznie. Zobaczcie, arta zdejmuje nam opony. Dostajemy od pantery, ponieważ drastycznie zwolniliśmy. Wykorzystujemy apteczkę, aby w miarę jako tako jeździć i zjeżdżamy chyba zaraz w dół. Jest nas strzał, pantera mierzymy i no niestety przez ogłuszenie średnio możemy sobie pozwolić na strzelanie. Najpierw poczekałbym, jak załoga będzie w pełni sprawna. O, teraz. Ogólnie popatrzcie na to, że z pociskami to się już robi tak średnio ciekawie, bo tam strzały były niezaciekawe w panterę, były niezaciekawe w STRV-a. Teraz
kolejne pudło w Pantery 8.8. Bohater uznaje, że kurde, co jest nie tak z tymi pociskami. Załaduje Heka, strzelę byle gdzie, byle dobić tego w końcu gościa, który robi mi tu problem. To przyjęcie bazy niby dużo czasu, ale chodzi o to, że on już za dużo czasu nam zajmuje tą panterą. Musimy się go w końcu pozbyć i właśnie w końcu pantera dobita. Arta do zdjęcia. Baczot do zdjęcia. Tiger 2 do zdjęcia. Ale najważniejsze, co trzeba wiedzieć. Baczot średnio strzela za 390 z najlepszym działem. Ma nas na hita. Na szczęście coś jest z nim nie tak. On jest jakiś... Puku na muniu, zdjęty. Tiger 2 średnio strzela za nam 320, czyli ma nas teoretycznie na hita. Arta, no to, że ma nas na hita, to nie muszę mówić, tylko musi trafić, choć z tym trafić to tutaj bym wziął to w cudzysłów, bo raczej szansa na to mała. Jest arcioszka, nie mamy już niestety pocisków H, więc strzelamy zwykłym i popatrzcie na teraz amunicję. 3 pociski APCR. Jeden goldowy. Strzeli w tą Artę, zostaną mu 3 pociski, a Tiger ma 1173 HP. Teoretycznie na styk. Na styk i jak wszystko wejdzie, 3 pociski, Tiger 1000 HP. No pamiętajcie, że średnio strzelają po 400, więc powinniśmy go w teorii zdjąć, ale to trzeba byłoby naprawdę bardzo dobrze mierzyć. Ja nie wiem, czy on też do końca jest świadom, ile ma pocisków. Pojawia się Tiger 2. Zobaczcie, strzał jest bardzo niepewny. Nie strzelałbym tak. Tak to ja bym nie strzelał. I rykosze, to Jezu święty. Za daleko to było. To było za daleko. Zdecydowanie bym podjechał bliżej. No i teraz to już jest lipa straszna. Mamy 2 pociski. I one na pewno go nie zabiją. Kolega mierzy w dolną płytę. Lepiej w bok wieży, dokładnie. Bok wieży stokowej. Ona jest papierowa. Tiger zbiera raz. Ma jeden pocisk i zobaczcie. Mógłby strzelić. Nie strzela. Mógłby strzelić. Nie strzela. Wiecie dlaczego? On czeka. Jak Tiger 2 zrobi troszeczkę punktów kapa i dopiero wtedy strzeli. Aby w końcu zrezygnował z przejmowania bazy. Tu chodzi o psychiczną, psychologiczną grę. Chodzi o to, aby on myślał sobie, że może kapować, a tak naprawdę mu na to nie pozwolić. I teraz Tiger 2, świadomy tego, że coś jest nie tak, zbiera po raz kolejny. Jest wystraszony. Pamiętajcie, że on nie wie, ile my mamy pocisków. Ale my już troszeczkę go nastraszyliśmy. I teraz, kiedy już amunicji nie ma, Tiger zjeżdża z kapa, my możemy pozwolić sobie na przyjęcie jego bazy. Do końca 2 minuty, 10 sekund. Czasu dużo nie ma. Pamiętajcie, baza przyjmuje się minutę 40, więc musimy w najbliższym czasie wjechać i też pytanie, czy on zdąży wrócić. Wydaje mi się, że wyznacie już odpowiedź na to pytanie. Nie powinien. Szczególnie, że ustawimy się tutaj za budynkiem w krzaczku. Niby oczywiste, ale ten gracz aż chyba tak ogarnięty nie będzie. Mamy już wyrobioną przewagę kapa. 15 sekund to jest zdecydowanie wystarczająco. Wystarczy 5 punktów przyjęcia bazy, więcej niż przeciwnik i baza będzie przyjęta. Tiger wjeżdża na kapa, więc nie ma szans już wrócić. Nie ma takiej opcji. Na pewno przejmiemy bazę pierwsi. Wrócić nie wróci. Wiecie, co to oznacza? Chyba wiecie. Chyba już, moi drodzy, wiecie, jakim wynikiem zakończy ta bitwa. Tutaj dziwię się bohaterowi, że jeszcze tak ryzykuje, takie bączki kręci. O, Tiger się skapnął, że nie skapuje. Skapnął się troszeczkę późno. Wjeżdżamy z powrotem w krzak. On nie ma szans wrócić, to jest za daleko. Szczególnie, że ten Tiger 2 jest stokowy, więc on pewnie silnik ma jeszcze najgorszy. Nie ma bata. 10 sekund do przejęcia bazy, moi drodzy. I no cóż, bitewka wygrana. 11 kili. Szkoda, że nie 12. A mogło być, ale zbyt pochopnie jednak nasz fioletowy bohater strzelił w tego Tigra 2, tak jednak no bitewka wyjątkowa no mogła się podobać. I jak ważne było to, że on nie strzelił od razu w tego Tigra 2, tylko poczekał. To też było bardzo istotne i sprawiło, że on był wystraszony, bo wiedział, że nie może bezpiecznie przyjmować tej bazy. Gratulacje, mam nadzieję, że taka bitewka wam się spodobała. I życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Hej.